Witam Was serdecznie na kanale Okiem Matki. Dzisiaj zapraszam Was na, według mnie, bardzo ciekawy temat filmu, a mianowicie opowiem Wam o tym, w jaki sposób możecie wpłynąć na płeć Waszego dziecka, w jaki sposób zaplanować płeć dziecka. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to serdecznie zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Jeśli chodzi o ten temat, okazuje się, że jest aż 6 takich jakby metod, dzięki którym możemy wpłynąć właśnie na zaplanowanie płci dziecka. Na początek garść takich informacji bazowych, których tak naprawdę nie każdy jest świadomy, więc tutaj chciałabym Wam przybliżyć taką podstawę, jeśli chodzi o ten temat. Musicie wiedzieć, że za płeć u człowieka odpowiada para chromosomów, która jest oznaczona literami X i Y. Jeśli chodzi o tą kombinację, to kobieca komórka jajowa zawiera chromosom X, zaś nasienie, czyli plemniki, męskie nasienie zawiera zarówno chromosom X, jak i Y, lecz musicie wiedzieć o tym, że każdy z plemników zawiera tylko jeden chromosom, czyli jeden zawiera X, drugi Y. Nigdy nie jest tak, że jeden plemnik zawiera obydwa te chromosomy, więc tutaj w zależności od tego, który z plemników, czy ten z chromosomem X, który odpowiada za dziewczynkę, czy ten z chromosomem Y, pierwszy dostanie się do komórki jajowej i ją zapłodni, od tego zależy później płeć Waszego dziecka. Bardzo istotną kwestię w zaplanowaniu płci dziecka ma data stosunku, czyli w momencie, kiedy decydujecie się na daną płeć, musicie zwrócić uwagę na to, czy jesteście przed owulacją, czy też tuż po owulacji. Musicie wiedzieć o tym, że plemniki, które zawierają chromosom Y, czyli ten odpowiedzialny za płeć męską, są szybsze, więc w momencie, kiedy jesteście już po owulacji i komórka jajowa została już uwolniona i czeka na zapłodnienie, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie plemnik, który zawiera chromosom Y, dotrze do niej szybciej i ją zapłodni, i wtedy wzrasta szansa na to, że zostanie poczęty chłopiec, zaś plemniki, które posiadają chromosom X, odpowiedzialny za płeć żeńską, są bardziej wytrzymałe i w momencie, kiedy do stosunku doszło przed owulacją i nasienie, plemniki muszą poczekać na uwolnienie komórki jajowej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie te wszystkie plemniki z chromosomem X, które są bardziej wytrzymałe i które w dogodnych warunkach właśnie okresu płodnego mogą przeczekać nawet do 73 godzin na uwolnienie komórki jajowej, i właśnie w momencie, kiedy doszło do zbliżenia przed owulacją, właśnie taki plemnik z chromosomem X dotrze do komórki jajowej jako pierwszy i właśnie zwiększy szanse na poczęcie dziewczynki. Kolejna informacja jest taka, że większa ilość stosunków z mniejsza ilość plemników. W momencie, kiedy staracie się o maleństwo, postarajcie się współżyć co drugi dzień, aby był ten czas na odbudowanie właśnie nasienia. W momencie, kiedy jest dłuższa przerwa między współżyciem, ilość plemników jest większa, i teraz tutaj możecie również połączyć te dwie metody, tą, o której teraz mówię, i tą, o której mówiłam przed chwileczką. Więc w momencie, kiedy taki przykład, w momencie, kiedy mieliście dosyć sporą przerwę między współżyciami i jesteście tuż po owulacji, czyli komórka jajowa już się uwolniła, macie bardzo, bardzo duże szanse na poczęcie chłopca. Zaś w momencie, kiedy kochaliście się często i jesteście przed owulacją, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że raczej poczniecie dziewczynkę. Omówiłam Wam już dwie metody, takie bardziej oparte na fizjologii człowieka, na tych wszystkich mechanizmach związanych z rozrodczością, więc tutaj są one tak naprawdę
Pewne. A teraz przejdę do omówienia Wam tutaj czterech takich metod, które są takie na pograniczu, które zostały w pewien sposób zbadane, przedstawione, więc tutaj możecie za ich pomocą również zwiększyć szanse na poczęcie konkretnej, wymarzonej Waszej płci, Waszego dziecka. A więc co możemy jeszcze zrobić, aby zwiększyć szanse na poczęcie danej płci dziecka? Otóż musicie wiedzieć, że kobiece narządy rodne mają specyficzny współczynnik pH i możemy go regulować, jak się okazuje, za pomocą diety. I informacja jest taka, że plemniki z chromosomem Y, czyli te odpowiedzialne za płeć męską, są mniej odporne w kwaśnym odczynie aniżeli żeńskie, więc możemy regulować właśnie ten odczyn za pomocą diety. I tutaj się wspomogę moimi notatkami. Dieta na zakwaszenie, że tak to określę, czyli na dziewczynkę, powinna być bogata w wapń i magnez, czyli powinniście zażywać więcej produktów, które zawierają właśnie te składniki, czyli wapń i magnez. I na przykład są to mięso, ryby, fasola, brukselka i inne tego typu produkty. Zaś dieta na odkwaszenie, czyli na chłopca, powinna zawierać więcej składników bogatych w sód i potas, czyli na przykład cytrusy, pomidory, banany, szpinak i też wiele, wiele innych produktów zawiera właśnie te właśnie składniki, więc tutaj możecie zwrócić uwagę również na Waszą dietę i pomóc szansę wzmożyć, zwiększyć szansę na poczęcie danej płci dziecka właśnie regulując Waszą dietę. Teraz kilka słów na temat metody Selnas, która wykorzystuje różną polaryzację plemników z chromosomem X i Y oraz fakt cykliczności polaryzacji komórki jajowej. Co to znaczy? Są osoby, które zbadały i potwierdziły fakt, że komórka jajowa w różnych cyklach ma możliwość przyciągania plemników z konkretnym chromosomem i jeśli chodzi o wyznaczanie takiego kalendarza, zajmują się tym już wyspecjalizowane firmy i w momencie, kiedy jesteście bardzo zdesperowani i chcecie począć konkretną płeć, musicie już sami zagłębić się w tą tematykę i znaleźć taką firmę, która się tym zajmuje, więc to jest w formie takiej ciekawostki zaznaczenie Wam, że jednak komórka jajowa ma jeszcze dodatkowe właściwości przyciągania plemników z chromosomem X lub Y, więc tutaj jest to również jakaś pewnego rodzaju zależność fizyczna, ale którą już trzeba zbadać już bardziej dokładnie, że tak to określę. Kolejną taką ciekawostką jest kalendarz chiński. Według Chińczyków trafność, jeśli chodzi o poczęcie konkretnej płci, jeśli chodzi o wskazanie przez ten kalendarz, jest prawie stuprocentowe. Jest to taka tabela, która, jeśli chodzi o zależność, bierze pod uwagę wiek matki i miesiąc poczęcia dziecka i właśnie w lewej rubryce jest podany wiek kobiety, zaś u góry jest miesiąc poczęcia dziecka i po prostu szukacie swojego wieku, miesiąc kiedy poczęliście dziecko i sprawdzacie jaka płeć w danym właśnie miejscu wypada. No i tutaj czy to jest prawda czy nie, sprawdzicie sami, jest to taka, że tak to określę, ciekawostka dla Was, więc tutaj kalendarz chiński również może Wam tutaj dać pole manewru, jeśli chodzi o zaplanowanie konkretnej płci dziecka. Ostatnią metodą, którą chcę Wam tutaj powiedzieć, która jest najbardziej kontrowersyjna z tych wszystkich, które tutaj poruszałam, jest metoda in vitro z preselekcją konkretnych plemników z konkretnymi chromosomami. Jest to dosyć droga sprawa, myślę, że dla osób już takich bardzo zdesperowanych, jeśli chodzi o wybór płci, więc tutaj oczywiście możecie się zgłosić do danej placówki medycznej, która się tym zajmuje, zapłacić
odpowiednią ilość pieniążków, poprosić o wyselekcjonowanie konkretnych plemników, zapłodnienie in vitro, potem sobie zafundować i w ten sposób będziecie mieć tak naprawdę stuprocentową pewność poczęcia konkretnej płci dziecka, więc to jest taka kontrowersyjna metoda. Metoda in vitro jest to temat bardzo kontrowersyjny, więc tutaj nie będę wypowiadać się na jego temat, tylko taka informacja dla Was w tym temacie, ponieważ jest to też jedna z metod, która zwiększa prawdopodobność poczęcia konkretnej płci dziecka. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o temat tego filmu. Mam nadzieję, że tutaj przybliżyłam Wam takie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób możecie zwiększyć szansę na poczęcie konkretnej płci dziecka. Tutaj na sam koniec dam Wam jeszcze takie działanie, że tak to określę, na zaplanowanie konkretnej płci dziecka, ponieważ mając na uwadze te wszystkie metody, możecie po prostu je połączyć ze sobą. Każda z nich tak naprawdę nie daje stuprocentowej pewności na poczęcie konkretnej płci dziecka, ale w połączeniu może ona zwiększyć szansę na chłopca bądź dziewczynkę, więc tutaj na sam koniec zaprezentuję Wam takie działanie i być może z tego skorzystać. Odpowiednia zakwaszająca dieta plus częste stosunki, ale nie za częste, żeby plemniki zdążyły się wytworzyć, tak na przykład co 2 dni, zaraz po zakończeniu menstruacji, czyli przed owulacją, powinny zwiększyć szansę na poczęcie dziewczynki. Odpowiednia odkwaszająca dieta plus wyczekiwanie z próbą na owulację, długa przerwa między współżyciami powinny zwiększyć szanse na poczęcie chłopca. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że okazał się dla Was przydatny. Są to informacje, które są ogólnodostępne w internecie. Na dole znajdziecie linki do stron, które poruszają jeszcze bardziej ten temat, więc tutaj od Was zależy to, w jaki sposób zainteresujecie się tą tematyką. Ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymam kciuki za Wasze poczynania w tym temacie i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na kanale Okiem Matki.